Dzień dobry, witajcie. Przyszła do nas jesień. A jak jesień, to sweterki. No i tak słuchajcie, jakoś wyszło, że ostatnio po pracy skoczyło mi się do Arkadii, a tam jest dużo różnych sklepów i w sumie to myślałam, że kupię więcej rzeczy. Ale no wiecie, jakby na wieszaku wszystko wygląda dobrze, a potem jak to mierzycie, to tak może już niekoniecznie wszystko fajnie leży. Pierwsza rzecz, w ogóle mam już na sobie nowe rzeczy. Kupiłam spodnie i spodnie są z Zary. Mam je w rozmiarze 44, tu wam pokażę metkę, jest cena, jest numer artykułu, gdyby ktoś był ciekaw. I od razu pokażę wam kolejną rzecz. Mam też na sobie sweterek w rozmiarze L, tu jest jego cena i numer referencyjny. Postaram się wam to podlinkować, jak, o ile będzie w sprzedaży, ale myślę, że będzie, no bo jakby nie patrzeć, to są rzeczy z nowej kolekcji. Sweterek jest turbo miły, nie jest w 100% naturalny, on ma w składzie wiskozę, ale jest też poliester, z tego co kojarzę. Podoba mi się to, że ma tutaj rozcięcie, zawsze ja mam wrażenie, że tak czuję się dzięki temu luźniej. Jest taki, jak widzicie, z takich tych większych, to jest LK, ale on jest całkiem spory, tu mam dużo miejsca i tu mam dużo miejsca. No i długi jest. Więc jak się najecie czegoś smacznego, jesiennego, to luz w luz, orzeszki, nic nie będzie widać. Jeżeli chodzi o spodnie, tak jak widzieliście, wzięłam w rozmiarze 44, tu już mam metkę. Trochę celowo, jakbym bardzo chciała się pooszukiwać, to mogłabym je kupić w rozmiarze 42, bo się wymieściłam. Ale po co potem mieć tak ciasno przy tym guziku? Ja chyba jednak wolę mieć ciut większe spodnie i potem w razie czego, jak się rozciągają, zakładać do nich pasek. Więc postawiłam na rozmiar 44. Tak jak widzicie, rurki i w ogóle mam wrażenie, że dla takich ludzi jak ja, którzy źle się czują we wszelkiej maści, szerokich spodniach, jakichś takich, wiecie, mom jeansach i tak dalej, strasznie ciężko jest robić takim boomerom zakupy obecnie, bo jak wyjdziecie gdziekolwiek, to wszędzie jest pełno takich szerokich spodni. I na przykład, jakbym znalazła jakieś takie, wiecie, fajne dzwony, które są dopasowane w udach i luźne w łydkach, to bym się zastanowiła, czy takich nie kupić, bo jak oglądam ludzi, którzy tak, wiecie, chodzą, to mi się podoba. Ale jeżeli chodzi o te takie szerokie, tunelowe spodnie, to jest totalnie nie dla mnie. A wiesz, jak teraz rozpoznaje się generację? Po skarpetkach podobno. I my jesteśmy z tego pokolenia, gdzie nosimy jeszcze skarpetki jakby takie pod kostki, nie? A te pokolenie młodsze od nas już nosi takie zakostki. Ale to nie zawsze, bo ja czasem też noszę zakostki. No teraz mam już takie, chciałbym nawet zrobić, pokazać, ale ja mam takie krótkie. Zazwyczaj nie. Ja ogólnie zazwyczaj noszę stópki. Tak? No, tak, czyli te pod kostkę. Stópki, pod kostkę. Ale jak przychodzi jesień i no wiecie, no po prostu wiatr mi hula między tymi kostkami, to ja wolę założyć takie długie skierty, one są tak dotąd mniej więcej, no nie? Takie jesieniarskie po prostu skarpetki wtedy zakładam. Także tak. No dobra, idę się przebrać, bo mam jeszcze jedne spodnie i jeszcze jeden sweterek. I kolejny set mam na sobie, tym razem sweterek z takim suwaczkiem, więc bardzo spoko, słuchajcie, jak robicie makijaż, to nie musicie się stresować, jak przekładacie głowę, chociaż muszę wam powiedzieć, że tamten poprzedni też miał luźny kołnierzyk, więc nie było problemu z tym, żeby go ubrać, nawet jak już tutaj facjata jest, wiecie, pomalowana. Ten jest zdecydowanie krótszy, bardzo mi się podobały te paseczki. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało, słuchajcie, po praniu, bo ja już mam taki sweterek z Reserved i ten kolor, który był pomiędzy, zrobił się szary. No siłą rzeczy od prania, wiecie, z ciemnymi rzeczami, ale myślę, że nawet jak zabarwi, to będzie wyglądał spoko. No i tak, jeżeli chodzi o ten sweterek, on jest też z Reserved, mam go w rozmiarze już XL. Elka, słuchajcie, tutaj też była dla mnie dobra, ale miałam wrażenie, że tutaj było, ja nie lubię mieć takich turbo krótkich rzeczy i ona była troszeczkę krótsza tutaj w tej dolnej części i się źle w tym czułam. Natomiast spodnie to znowu Zara, te nie wiem dlaczego, ale są trochę tańsze. W ogóle tak powiem wam, że chciałam sobie kupić na jesień i zimę kolejne czarne spodnie, ale no nic mnie nie urzekło z tego, co było dostępne w sklepie. Może popatrzcie jeszcze przez stronę internetową, bo online zazwyczaj wybór, jeżeli chodzi o jeansy, jest znacznie większy. No i tak, spodnie, tak jak widzieliście, znowu w rozmiarze 44, kolejne z wysokim stanem, dlatego że ja jestem, słuchajcie, właśnie z takiego pokolenia pomiędzy, czyli zdarza mi się kupować crop topy, ale nie lubię, jak wystaje mi przy nich brzuch. Więc jak mam spodnie z wysokim stanem i założę crop top, to satełko mi nie wylata.
Także tak, super są te sweterki, naprawdę kozackie są. No, mogłoby mieć chyba trochę lepszy skład, zobaczmy jaki ma ten. Tamten, słuchajcie, miał głównie wiskozę, ale poliester i poliamid też, a tutaj mamy... O, tutaj to jest sztuczno. Mamy akryl, poliester i poliamid. Ale słuchajcie, powiem wam, że ogólnie tak jak zwracam uwagę na składy, tak jeżeli chodzi o swetry, nie robię mi to chyba aż takiej różnicy, bo to jest takie, wiecie, a zapocisz się w tym swetrze. No i co z tego, będzie mi cieplej. Żartuję oczywiście, ale wiecie, nosimy to taką porą roku, że zazwyczaj jest jednak chłodno i dojrze do nas tak trochę chamsko i sztuczno to grzewa, to nie jest aż taki koniec świata. Latem, jak się nie chcemy upocić, to wtedy warto zwracać uwagę bardziej na materiały. No co kto lubi, mi to nie przeszkadza, a wełniane swetry są bardzo kosztowne, a ja jestem fleja. Więc taki wiedzę, na sezon, może dwa, spoko. A teraz słuchajcie, będzie się przebierał dla was mój mąż. No i jak? Znaczy ogólnie rzecz biorąc... Jesteś cały w zarze teraz, ale spodnie są stare. Spodnie są stare, to jest kiedyś już widzieliście, a teraz nawet w sumie ja miałem taką ochotę, żeby trochę oddziecinnić swoją szafę i mieć coś fajnego. Wcześniej miałem za zeszły sezon, czy tam dwa sezony, to miałem taki fajny z wełny meryno za te sweterki, ale one mi się w praniu już pomymały, pokurczyły, dlatego mamy sweterek 100% bawełna. No, Andrzej ma lepszy skład. I jest taki całkiem fajny. Mam rozmiar na sobie M-ka, czyli u mnie jest M-eczka. Cenę też widać, numer katalogowy. I przyznam ci, że to taki chyba jeden z fajniejszych sweterów, który byś... Ogólnie wziąłem kilka modeli. Niektóre, ja jestem, mam taki problem, że jestem szeroki w barach, jestem wysoki i chudy. I jak biorę coś, co ma być bardziej dopasowane, bo lubię bardziej dopasowane, to potem mam za krótkie rękawy. A jak biorę coś, co jest dobre wzrostem, to wyglądam, jakbym miał takie tutaj wszystko szerokie, a to jest właśnie tak fajnie, no. Tak, no, o Andrzeja niewymiarowości dowiedzieliśmy się, próbując kupić garnitur do ślubu. Pani tam pracująca, która była też, wiecie, jakby krawcową, nam wszystko wyjaśniała, ale tak, Andrzej ma niestety taką nietypową budowę ciała, ma długie ręce, szczupłą talię i szerokie ramiona w porównaniu właśnie do talii. No i właśnie to jest powód, dla którego ja sobie jeszcze wziąłem chyba ze 3-4 koszule na przymiarkę w sklepie. Ale szczerze mówiąc, jak miałbym zapłacić jakieś 150 zł za koszulę, która średnio leży, nie? Bo znowu ten sam problem. Albo ma długie rękawy i jest tutaj mega szeroka, albo ma za krótkie rękawy, ale jest fajnie wytaliowana. No to szczerze mówiąc, znowu tutaj zaproszę was do swojego ulubionego sklepu z koszulami, garniturami, czyli Lancerto. Już bym wolał kupić tam koszulę, nawet tą slimowaną, gdzie ja jeszcze slimowane potrzebuję wyslimować jeszcze bardziej, więc... Tak, i po prostu wiecie, tam jest usługa krawiecka na naprawdę bardzo fajnym poziomie, więc... I na miejscu wszystko. I wszystko na miejscu, więc idziecie, kupujecie, zdejmują z was miarę, dokładnie. Poprawiają. Miałem wydać 150 zł za koszulę, która średnio leży, albo 180. Ja myślę, że za tyle w outlecie też właśnie mniej więcej za tyle byś był w stanie kupić fajną koszulę już. Dobra, tyle gadania, następny look. Mąż mi dorasta, moi drodzy. Ale to jest coś, co jestem, z czego jestem najbardziej zadowolony. To są te spodnie. One są w rozmiarze, już wam mówię. W rozmiarze M. Ale o tyle są fajne, bo mieliśmy chyba jeszcze jakieś jedne, nie? I były takie chyba szarpe. Eski. Eski. I eski były już na mnie za szczupłe, a te są... No normalnie, zobaczcie, jak super leżą, nie? No, są mega ładnie. Szczuplutkie i w pasie są dobre, co jest u mnie zawsze... Ja zawsze muszę nosić spodnie z paskiem. I to jest u mnie zawsze reguła, a te są no, normalnie jak na mnie. Idealne są. I na długość, i w ogóle są fajnie tak wyslimowane i no, chyba będą jeden z moich ulubionych teraz na teraz. A, Kasienka je wypatrzyła. No, a do tego mamy taki sweterek, ale nie dopatrzyłem z czego. Jedyne co w tym sweterku jest, to mierzyłem właśnie rozmiar większy. I rozmiar większy miał te rękawy, zobaczcie, takie no trochę dłuższe, nie? No fajnie, mm-hmm. Że to nie by wyglądało tak. Ale Kasia powiedziała, że w sumie też często noszę rzeczy tak z podciągniętymi rękawkami. I jak się je podciągnie, to wygląda chyba całkiem okej, okay, nie? No bo wiecie, jakby tak Andrzej chciał mieć te proste rękawy, to by się wydawało, że to jest za małe. A z kolei LK, czyli no rozmiar właśnie, większy... No właśnie, potem siadam tu, robię tak i... To Andrzej... Dwóch Andrzejów by już weszło w LK, no nie? Bo to i tak jest takie luźniejsze w kroju. Więc stwierdziliśmy, że poszukujemy system i mimo, że te rękawy mogłyby być dłuższe, to i tak to kupimy, no bo właśnie z podciągniętymi prezentuje się dobrze. Oczywiście wszystkie Andrzeja rzeczy są z Zary i teraz zobaczycie,
metki. O, patrz, jedno i drugie kosztowało tyle samo. Teraz nie wiem, co jest co. Ja też nie wiem. Ale macie numery katalogowe, więc jeżeli, może jeszcze przybliżę, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie wygooglać. Ja też postaram się podlinkować w opisie pod filmem. Fajnie, powiem wam, że mega się cieszę, bo zawsze się Andrzeja czepiam, jak gdzieś wychodzimy i chcemy wyglądać bardziej elegancko, że ja to wyglądam jak stróż w porze ciało przy Andrzeju, bo Andrzej jest taki elegancki, ale taki luźniejszy zawsze. A teraz widzicie te spodenki, fajna koszula. No ekstra, bardzo mi się podoba w ogóle. Ty jesteś szczuplutki i mam wrażenie, że w tych spodniach jeszcze bardziej to widać. No to są mega dopasowane, no ale no miałem takie jeansowe rury i... Masz je dalej i ich nie nosisz. No nie noszę, bo one strasznie ściskają, już są tak naprawdę mega ścisłe. No i cały ten mój look, czyli ten sweterek, spodenki i ten szary sweterek, to jakieś było 450 ziko, mniej więcej. No, pewnie jakoś tak. Ale w sensie, no... Materiały są mega fajne, więc wydaje mi się, że jest... Większość tych rzeczy, które kupowaliśmy, kosztowała mniej więcej 150 ziko za sztukę. Wiadomo, możecie poczekać na wyprzedaży, ja bardzo często tak kupuję swetry, natomiast musicie się liczyć z tym, że może nie być waszego rozmiaru. I ja mam potem właśnie taki ból istnienia, bardzo często, że ja bym coś chciała sobie kupić, ale szkoda mi kasiorki, a potem jak już się namyślę, to tego nie ma. I powiedziałam, że nie robię tak. Niezależnie od tego, czy ja zapłacę teraz za ten sweter 150, a on potem będzie może 50 ziko kosztował na wyprzedaży, bo pewnie więcej wart nie jest niestety. Trudno. Chcę go mieć w swojej szafie i go mam. Strasznie mi się podoba w ogóle ta opcja z tym suwaczkiem tutaj. No, ale nie będę wchodziła dzisiaj w tej stylizacji, zaraz się przebiorę w luźniejsze rzeczy, bo jedziemy na zakupy. Na jakie najpierw? Może najpierw do Ritualsa? A potem, na potem spożywcze. Wracam do was, bo zapomniałam pokazać wam jedną jakże jesieniarską rzecz. I ta rzecz to, słuchajcie, buty. Są to buty z CCC, jest to Lasocki, czyli kiedyś polska firma. Teraz oni się chyba sprzedali i już polską firmą nie są. Są to buty skórzane, kosztują w takiej cenie regularnej 270 zł. Mi się je udało kupić na promocji za 190 ziko, już z dostawą do domu. Tak mi się wydaje. Piękne są. I już ostatnio je założyłam do takiej mojej sweterkowej, długiej sukienki i wyglądały sztos. Ale coś mnie tknęło, słuchajcie, rano jak jechałam do pracy i tak sobie pomyślałam, wezmę sobie na wszelki wypadek Adidasy w plecak. I dobrze, że wzięłam, bo słuchajcie, przeszłam w nich, nie wiem ile mamy do tamtej ulicy, z 400 metrów. I z Arkadii pewnie do biura też mamy jakieś takie 400 metrów. I już tak mnie bolały stopy, a w zasadzie pięty mam w tragicznym stanie. No, że musiałam je ściągnąć i zamienić na wygodne adidaski. Uwielbiam takie buty, mam też takie buty, wiecie, jakby takie krótkie, zimowe. Bardzo lubię ten typ obuwia. No problem jest taki, że buty skórzane zawsze mnie obcierają. I to po prostu muszę takie założyć kilka razy i kilka razy dać sobie zedrzeć te pięty do krwi wręcz, żeby w końcu mi się tam wszystko, wiecie, w tych butach poukładało. Ale uważam, że są bardzo zacne. Mają jeden feature. Fajnie, można. Bo mają suwaczek, także słuchajcie, wiecie, szybko o, widzicie taką ładną skietkę? Szybko je rozpinacie, bardzo łatwiej się je wkłada, wiecie, nie musicie się stresować z tym, żeby sznurować te buty i no uważam, że są ekstra i na dowód tego mogę powiedzieć, że zinfluencowałam moją sąsiadkę, bo kupiła sobie identyczne. Także polecajka. A teraz chyba najpierw zjem śniadanie, bo mieliśmy wyjść, a uświadomiłam sobie, że nic nie jadłam. Także śniadanie, a potem zakupy. Wróciliśmy z zakupów. Zaspokajamy potrzeby naszych wewnętrznych dzieci. Patrzcie, jakie mamy soczek, napój egzotyczny. Z kartonika jakoś lepiej smakuje. Co, Andrzej? Ale te różki są do dupy. Bo są papierowe teraz. A, bo papierowe są teraz. No ale jak szybko wypijesz, to cię nie rozmięknie. Byliśmy w Ritualsie. Co kupiliśmy? Albo ta siateczka, to było do zakupów jakby. Weszliśmy też do Vita Cafe. Nie mogłam się zdecydować, więc mamy pistacjowego croissanta i pistacjowego pączka. Kupiliśmy kolejną piankę z tej serii. A w Vita Cafe, bo to było dopiero co otwarte, dostaliśmy taką próbkę kremu do zakupów. Kolejna pianka z tej serii była właśnie w Gratisie. No i kupiliśmy kolejne opakowanko kamyczków. No ta torba to taka, wiecie, taka pizna woda, fotomontaż.
Do niczego się to nam raczej specjalnie nie przyda, ale zawsze te siatki zbieram. Fajnie, że była piątka w gratisie. No i to, co kupiliśmy, to kalendarz adwentowy. Jest to kalendarz adwentowy Rituals'a, ten, który jakby jest największy. To jest ta wersja premium. I taki kalendarz, gdyby ktoś był ciekaw, kosztuje 705 zł. Możecie go kupić przez aplikację albo stronę internetową Rituals'a, albo po prostu w sklepach stacjonarnych, jeżeli macie gdzieś pod ręką. Jak się kupuje kalendarze adwentowe, to nie dostaje się wtedy do zakupów prezentów. Chyba że kupicie jeszcze coś, tak? No bo jakby założenie jest niby takie, że kalendarz i tak już sam w sobie jest opłacalny, więc giftów nie ma. Tak ostrzegam. Jakby ktoś z was się zdecydował i potem może miał doznać szoku, to uważajcie. No i co? Bierzemy się za wypakowanie zakupów. Powiem wam, że jest ich całkiem sporo. Czy te siaty tam widać? Chyba widać. Także trzeba to wszystko teraz rozpakować i weźmiemy się może za robienie sałatki. Dzień dobry się z Państwem. Kolejny raz przyszedłem się z Wami pożegnać i obiecuję, że już mamy coraz mniej nagranych materiałów tak z przeszłości. Także mam nadzieję, że zaraz będziemy na bieżąco. Dla tych, którym podoba się moje oddziecinianie garderoby, powiem, że mamy też nagrany materiał, jak wybierałem sobie koszulę z Lancerto, który pojawi się niebawem. A tymczasem bardzo dziękuję Wam za film. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapki w górę. Zostawcie komentarz, możecie kliknąć suba i dzwoneczek. I widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki, pa, pa.